W dniach 19-21 sierpnia na polanie za szkołą podstawową nr 8 w Policach odbyła się impreza biegowa Dziki Weekend Grupa Azoty. Pierwszego dnia uczestnicy zmierzyli się na dystansie 5 km podczas nocnego biegu szlakiem dzika. Trasa prowadziła przez ścieżki Puszczy Wkrzańskiej, na których znajdowały się strome zejścia, powalone drzewa i mokradła. Nordic Walking czeka, ruszają tylko biegacze. Nordic Walking czeka. Nordic Walking, zapraszamy w okolice pomarańczowe pachołki. Po zakończeniu wyścigu najlepsi uczestnicy otrzymali nagrody w postaci medali i pamiątkowych statuetek. I miejsce pierwsze wywalczyła reprezentantka Stowarzyszenia Klub Biegowy Dzik, Edyta Dydek. Stanisław Kostrubiec, wiceprezes zarządu grupy Azoty, naszego sponsora tytularnego, dekoruje zwycięzczynę. W sobotę odbyły się biegi dzieci oraz przełajowe Mistrzostwa Polski Strażaków i bieg szlakiem dzika na dystansie 10 km. Na starcie ustawił się również lekkoatleta Marcin Lewandowski, który towarzyszył zawodnikom przez pierwsze 100 metrów wyścigu. Poszło! Powodzenia na trasie! Uważajcie na glinę i błotko, także... Robek, lepiej nie skakać, tylko przechodzić. Podczas sobotniego starcia dodatkowym utrudnieniem dla biegaczy była deszczowa pogoda. Rozdanie nagród odbyło się więc w hali Szkoły Podstawowej nr 8. Nagrody otrzymali najlepsi zawodnicy w kilku kategoriach, m.in. zwycięstwo drużynowe, start rodzinny oraz najmłodszy i najstarszy uczestnik biegu. 60 lat różnicy, proszę Państwa. 2008 rok. I 1948 rok. Dałoby się zrobić podziałkę? Dałoby się, nie? W niedzielę zawodnicy wzięli udział w najtrudniejszej trasie dzikiego weekendu, ekstremalnym dzikobiegu. Tego dnia odbyły się także Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w biegu ekstremalnym na dystansie 7,5 km. Trasa urozmaicona była w liczne przeszkody, ścianki, belesiana, opony czy podmokłe tereny. Uczestnicy czołgali się w błocie oraz pod pojazdami wojskowymi, wspinali po linach, a także musieli przejść kontener z wodą. Jeszcze ich się tyle zadążyłyśmy. Możemy tak zrobić. W tym roku łącznie ponad 1100 osób na cały festiwal wraz z dziećmi i dodatkowo około 250 zawodników na edycji w Libanie, bo w tym roku była edycja w Libanie i tam już wczoraj zakończyliśmy festiwal, my dziś tu kończymy ten festiwal. Po zakończeniu niedzielnych zmagań, podobnie jak w poprzednich dniach festiwalu biegowego, organizatorzy wraz z przedstawicielami władz samorządowych i sponsorami wręczyli nagrody dla najszybszych uczestników. Udział w imprezie to przede wszystkim dobra zabawa. Trasa chyba trudniejsza niż w zeszłym roku. Dużo powalonych drzew, padało wcześniej, więc było ślisko na tej glinie, ale to jest cała atrakcja tego spotkania, tego marszu. Biegło się super, przeszkody bardzo dobre, nic dodać, nic ująć. Dziki weekend odbył się w Policach już po raz 12.